Coś pogadajmy tylko szybko, bo mamy wykrzyki nad głowami. Everything we do seems to fortify your abilities. W ogóle jesteśmy obaj niezależni, więc możemy sobie spokojnie słodzić. The team hardly enjoys being confused with your massive wobbling. Co to jest? Kieszenie ostatnie zamków. Tak, to jest potrzebne. Mi. O, elegancka szata. No, pogadam sobie z Francisem, a ty możesz pójść sprzedać cały ten złom, co jesteś przeciążony. Co ty na to? Wypierdzielaj na targ, Hanie. Czekaj, a ja tylko zapiszę szybko grę, zanim tam pójdziesz, bo widzę, że z tym gościem tu jakaś grubsza faktycznie sprawa była. Ja nie pamiętam do końca o nim. What fortune that I may share the goddess's salvation with what? Steel yourself, friend, for your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift. And the gift is thus, by following her instructions and becoming initiated into the one way, we are for this hallowed information. You must seek an immaculate there, among her followers and friends. What's in a name, dear friend? She came from on. She showed us that injury and malady need not mark the end of. Go on the path to the right. Okay. Ty mówisz, że co chciałeś mu podpierdzielić? Książkę, którą ma na pulpicie. O siedmiorgu. Okej. Okay. Trzymaj. No ona może być czymś ciekawym w sumie. Znaczy ja ją po prostu ten otworzyłem i zamknąłem, więc... A, no to git. Zadam obrazy za malachit, bo one trochę ważą. Znaczy wiesz co, potrzebuję za hajs albo za przedmioty te księgi z umiejętnościami. Możesz malachit mi kupić... jest dużo wart. Poza tym nauczyłem się i geomancji, i magii roku na wyższy poziom. A, no tak. Mamy przecież level up. Tak, i wziąłem sobie, tam jest zdolniacha chyba. Dodatkowe punkty, tak. Okej, ja mam jeden punkcik. Mogę ja adepta, się... więc wezmę oczarowanie. Pędzenia może niekoniecznie, ale oczarowanie na pewno. Dobra, ja sobie wezmę. Co ja sobie wezmę? Ja teraz sobie wezmę na początek tego do gadania ze zwierzakami. Przejście do zwierząt. Czy wyssanie siły w dotyk rozkładu mówiłeś, że się przyda, tak? Tak, w dotyk rozkładu jest dość dobry. Dobra, to wyssanie siły woli może na razie nie. Chyba najlepszym skillem jest oczarowanie. Jak masz dużo intelektu, to po prostu nagle robisz z jednego gościa swoją dziwkę, aż z przeproszeniem. Dobra, wiesz co? O, to będzie chamskie. Daj mi chwilę, zapiszę grę. To jest tak chamskie, że ja pierdzielę. Po prostu, kurde... chamstwo incarnate. Pamiętasz tego gościa, który maluje obraz przy tym, przy tego koguta? Zabierzesz mu obraz sprzed nosa? Tak, właśnie to zrobiłem. Jestem z ciebie dumny. Ja z siebie też. O, mikserka z pancerza, to sobie zatrzymam. Mocne krawasze kolcze. O, proszę. Widzisz, oczarowanie jest na szósty poziom dopiero, więc nauczę się na razie dotyku rozkładu. Ale oczarowanie jest ten poziom adepty, więc to też nie wchodzi w ten limit. Mam drugiego stopnia już magię, jedną i drugą? Tak, 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 ale chodzi o to, że dotyk rozkładu jest pierwszego poziomu. Możesz teraz nauczyć się pięciu zdolności pierwszego poziomu i... I dwóch okay. Tego wyżej. Tak, chodźmy teraz ogarnąć bombę z... Chciałem pójść do Aru. Co? Po co? Nic już, wracam do ciebie. Okej. Chcę sobie zrobić porządek z zaklęciami w ogóle. A, wyrzuciłem seruszkę. Bardzo mądre to było.
Wbiję poziom, to ten, to sobie wezmę na walkę dwoma bronią, na drugi poziom będę mógł wtedy jakoś sensownie tym machać, bo do tej pory to jest... Wiesz co, chyba dałem ci jedną broń do walki wręcz za ma, ten za dużo, bo mam teraz kołek jako drugą broń i mam czego wziąć zastępstwo, jak mi się rozpierdzieli. Trudno. Przykro mi, niezwykle. Mogę ci wysłać gałąź. Tak, jest mi bardzo potrzebna tutaj. Kołek z gałęzią. O nie. Tak, najwyższy czas dowiedzieć się, czym faktycznie jest ta gra. Tylko psało mnie. Gadaj z goblinem. Ja przeglądam ekwipunek, czy nie mam jakiejś broni dla ciebie. Mam Meicher ostry. Dalej. Teraz patrzę przez teleskop. Super fajny. Nie mogę. Interesting question. On such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't have expected to... at last, a question I can answer most definitively. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your... Quite mad. Jak się nazywał ten smok, który był ostatnim bossem w tym, w Skyrimie? Nie pamiętam. No, widziałem, to jest, pierwszy mi się skojarzył z tym, co widziałem przez tę lunetę, nie? A wiesz, co mi się podobało, skojarzyło w pierwszej chwili? Hmm? Smok bez wózek, z tego. Boże, tej gry, co się w nią w kółko umiera. Sith the Scaleless. Tak. Ewentualnie smok upiór z Heroesa 5 albo wyżej. No. Dobra, ja to przeklikam z nim całą rozmowę. Jak ktoś mnie się, to sobie zatrzyma w właściwym momencie. Postawiam trochę czasu na każde kliknięcie. I zaraz będzie kolejny straszliwie długi dialog, który też będę chciał raczej przeklikać. Mocniłem cię. Oje, czuję się taki wzmocniony. Patrz, jaki metalowy jesteś teraz. No, teraz jestem heavy metalowy w ogóle. Powinien każdy mój krok powinien mieć osobny riff. Dobra, przeklikuję całą rozmowę teraz. Zostaw tylko tyle, żeby mogli przeczytać. Tak, właśnie taki jest plan. Okej, to jest ogólnie kawałek historii świata, więc ja to i tak wszystko po kolei przeklikam, bo zaraz będzie jakiś ten, chyba, alternatywna możliwość wyboru. Pamiętaj, żeby zagadać do skrzynki. Tak. Okay. A otworzą nam... Nie mamy jeszcze przejścia do swoich komnat, nie? Nie, za chwilkę. Okej. Okay. Romantyzm daje szczęścia, że bodajże, więc ja to akurat potrzebuję, jak najbardziej. A mi się wydawało, że bardziej logiczne, że tak jest jakaś tam, wiesz, różnica między targaniem kamienia a ratowaniem świata. Cross my heart, like the imp said to
for the bit, wouldn't it just? Just like yourself, from what I can gather, ruins. Neither do I. But the missing turn, we may not understand. Oh, I don't know if I'm more, but of course. Tak, tymczasem wzmocnieniem. Gather those lonesome observ- well, yes, actually, perhaps you can imagine before you. Teraz powinien sobie taki i wziąć tego zigzagsa i rzucić w niego w tym tape stress, ale. Jak ten. W tą dziurę tam. Albo zrobić mu suplex. Co, teraz ty się tepniesz pewnie kamieniem, prawda? Nie, teraz musimy się zawinąć z tą klasyczną metodą. Zabierz mnie ze sobą. Dostałem kamień? Nie, nie dostałem kamień. Kamień dostanę dopiero od Aru, jak stąd wyjdę. Więc do bramy północnej. Obniżenie odporności działa obszarowo? Nie. Obniżyłem ci odporność? Nie. I Aru. To jest agent Zmniejsza odporność na magię żywiołów otaczających cię wrogów. I wszystkich wokół, ale wrogów. Ja przeczytam dialog z Aru, bo to też jest... Widziałem to za dużo razy, przepraszam. Autentycznie. Przeczytaj ten dialog pierwszy, co Jahan powiedział. Na głos. Pierwszy dialog? Co, gdzie, jak? No, zacząłem gadać z Johanem, bo ma wykrzyknik nad głową. A jednak trochę zazdroszczę temu bełkoczącemu błaznowi wszechwiedza doskonałość, do której należy nabożnie dążyć. Wcześniej, ja możesz wcześniejszy? Mogłeś przewinąć, żeby wcześniejszy przeczytać? Tak, zaraz zobaczę. Czekaj, jeszcze raz. Przesunę wyżej. Gdzie jest Jahan? Aru. Z-Aru-Jahan. Pchi to nie do zniesienia, że przez wszelka wiedza tego świata gromadzona jest przez Ochlika. Istotę, która została zrodzona w wyniku połączenia ruchu, jelit jakiegoś demona i tchnienia życia. Urocze. A co tam dalej mówił tam? A jednak trochę zaczyna... A tak, to już było. Dobra, pozostałem ci dialek z tym, tym fanatykiem mordowania demonów. No już, spoko, już z nim pogadałem. Tak. Nawet dało, udało mi się go przekonać, że zigzag jest spoko, bo chce się uczyć. Okej, to teraz... Mogę rozkopać groby? Nie, nie mogę. Ten tylko jeden na razie, pieniu. Radość mi łopatę. A, owca już nie z tym. Indeed. And who knows what manner of riches will unearth together with this tried and true treasure digger. Enough to finish this mission with a long vacation in the tropics. Tak, ta owca na pewno nam to zapewni. Tak, i pogadam z psem. Wow. That dead sheep smells pretty great. I mean, wow. Join you? No way. I mean, without my best friend, the most. If I ever someone stole, listen. If you go around town and find someone, Esmeralda, Jake has the best spell. Glorious, hey? Let's give it a whiff. Po co ci śmierdzące skarpety? No, psu daję do połachania. Jake was awesome, and she didn't like Jake, so I'm pretty sure she's the worst thing that ever lived. O Boże! Co powiedział? Daj metki Esmeraldy do powołania temu psu. Powiedział, że pachnie jak rzecz każdego bogatego faceta w mieście, tylko nie Jake. O, Esmeralda, to Giro! Chodź Zed, chodź, padaj ci tu. No. Chodź. Tak. This dog we met, how true a creature he is. How loyal and unwavering in its affection. To nie Hachi, Jahan, nie przesadzaj. Dog and deer, elk and eagle.
We burden and butcher them. That we are. Greenpeace. Na pewno on na Facebooku ma same posty od Pety. Niestety zło przechodzi z intelektem, Jahan. Jesteś tego dobrym przykładem, niż czy zauważyłeś. Wskaż mi sanek, żeby napisać wiersz. Tak. Silken cushions in marble palaces, and I have lain on wet leaves in soggy. In the animal kingdom, only one is free. This dog, it is a creature worthy of. No, ogólnie, jeżeli chodzi o na przykład Esmeraldę, to jak najbardziej. Tak. Chodź tu jeszcze. No, gadaj. No chodź. Z grobem. Here lies Nemris, master of philosophy. Czekaj. To jeszcze. Słyszałem. A gdzie to jest? Gdzie jest? Miałem taką książeczkę jak Filozofia Śmierci. Masz ją gdzieś pod ręką? A zaraz zobaczę, czy mi ją wrzuciłeś. Zakon łowców źródła. Ten, który przetapia. Uciechy z cieczami. Dlaczego bogowie opuścili Rivellon? Krótka historia siedmiu, ten, który przetapia, uciechy z cieczami, książka kucharska, kucharz każdy może, miłośnik cięciw, filozofia śmierci. Świetnie, prześlij mi ją. Co to daje? Nie pamiętasz? Nie. Nie pamiętasz, dobra, zaraz sobie przypomnisz. Więc tak, w sumie nie źle, ty ją trzymaj, będę ci zadawał pytania odnośnie tej książki, będziemy cheatować innymi słowy. Odsuń się trochę od tego grobu i patrz z dystansu. Okej? Okay? Mam je uczytać, tą książkę? Tak, otwórz ją i czytaj. Czekaj, niech ja ją znajdę. No. Teraz popatrz na mnie, co tu się dzieje. Pojawił się duch. A to jest jego książka, prawda? Tak. When mortals dare among the oh, I've written so many celebrated. There isn't a civilized soul alive that hasn't perused its profound pages, percolating with perspicacity. Alas, do you feel you are ready to prove? Then we shall proceed. Between life and death, death is the greater force. So argues the clergyman. Duchowni twierdzą, że śmierć jest siłą potężniejszą od życia. Czy mają rację? Tak, poczekaj. Co z tymi, którzy nie przejmują się bogami, kwestionując istnienie zaświatów, a także samych bóstw? Twierdzą oni, że życie jest celem samym w sobie. Przyznam, że jest to mądre podejście i nawet kapłani powinni od czasu do czasu o nim pamiętać. Jakże jednak często biesiadników na uczcie życia dotykają wątpliwości. Jakże często z mroku wyłania się potworny lęk, tak silna jest groza śmierci, iż staje się ona siłą znacznie potężniejszą niż życie. Okej, czyli dajemy tak. Życie jest sensem sobie, które zarazem sobie odpowiedź. Dobrze, zacznijmy się tym tematem, czyż nie? To dalej? No, on tak, on mówi, że życie jest celem samym sobie, czy teraz, skoro jest martwy, już nie ma żadnych zmartwień. Mhm. Co tam, czytaj dalej. Zapomnij o boskich obietnicach, drogi czytelniku, odrzucając jednocześnie strach przed nicością, albowiem tylko wówczas, gdy życie i śmierć będą sobie równe, filozofia śmierci stanie się filozofią życia. Śmierć budzi lęk, pcha nas w objęcia wiary, aczkolwiek czyni to jedynie wówczas, gdy jej na to pozwolimy. Kto spojrzy w jej obsydianowe oczy, wiedząc, iż stanowi ona ostateczny kres, ten zaprawdę dobił do brzegów mądrości. A sam początek... Omówmy. I to jest koniec już? Sam początek jeszcze, to był koniec. Mówmy pokrótce życie i śmierć. Dwa wielkie przeciwieństwa. Kapłan powiada, iż śmierć jest ważniejsza od życia, ponieważ dopiero po śmierci spotka nas boska nagroda. Jeśli jest to prawdą, to o tym, czy nagrodą naszą będą niebiańskie pociechy, czy piekielne męki, decydują czyny dokonane przez nas za życia. Dlatego właśnie uważam, że życie ważniejsze jest niż śmierć. Albowiem to za życia zapada owa decyzja. Czy teraz nie masz żadnej złapy? No nie zupełnie. Zuchwale gardzę więzyczami wiary i lęku, śmierć stają na równi z życiem. To mi wybawienie, czy też zguba. Zbawienie twojej duszy.
let alone put into action. And before me stands a living proof why. Begone! Ability shall not go unpunished. Perhaps death itself shall teach you more about... Czy coś sknociłeś? Tak, coś sknociłem. Tak, bo tam było, że to śmierć, że to życie jest ważniejsze chyba niż coś takiego. Nie, to duchowni pytają, dobra. No. Idę pomóc. Czytaj... A, wiesz co, wczytanie to... Wiesz co, okej, dobra. Trochę się zagapiłem z tym, bo nie zapisałem przed odkupaniem tych zwłok. No. Wobec czego teraz sobie przerwę. Ogarniemy to tak, żeby zadziałało i tam zapiszemy grę. Dobra. No.